Dzień dobry Państwu, czy mnie słuchać. Ja będę mówiła o językach egzotycznych. Moje wystąpienie będzie dotyczyło gramatycznych i obligatoryjnych określników źródła wiedzy w językach naturalnych, to się nazywa credentials, które będę nazywała w skrócie po prostu określnikami. Potem chciałabym powiedzieć, o ile inaczej mogłyby wyglądać pewne problemy związane z problematyką uzasadnienia justification, gdyby rozważać je z perspektywy języków z obligatoryjnymi, gramatycznymi określnikami źródła wiedzy. Języki indoeuropejskie nie mają określników gramatycznych i obligatoryjnych, stąd jest to kategoria naszemu językoznawstwu obca. Natomiast są powszechnie występującą, często bardzo rozbudowaną kategorią gramatyczną w innych grupach językowych, gdzie określanie źródła wiedzy jest obligatoryjne w ogólnie zdaniu. Tam określnika nie można z nami zabrać. Ponieważ języki indoeuropejskie nie mają określników, przez długi czas nie zauważano istnienia tych kategorii gramatycznych. I na przykład jeszcze w latach 60. XX wieku pisanie po angielsku i hiszpańsku, w gramatykach języka Kechua czy języka Aymara z Ameryki Południowej, określniki uważano jedynie za ozdobniki stylistyczne, pozbawione znaczenia cząstki wyrazów, służące tylko urozmaiceniu stylu wypowiedzi. Zupełnie nie rozumiano ich rzeczywistej roli zdań. Czy jest to kategoria często występująca we współcześnie znanych językach? Raczej nie. Szacuje się, że 1/4 języków ma gramatyczne określniki. Czyli jest to około 1500 języków. Jest to wciąż kategoria bardzo słabo opisana. Wśród języków indoeuropejskich jedynie bułgarski i macedoński mają gramatyczne określniki. Są to bardzo proste systemy ograniczone do czasu przeszłego i jest to wpływ języka tureckiego, gdzie określniki funkcjonują bardzo podobnie. Gramatyczne określniki ma jeszcze dobrobyt jedynie język estoński, język indrofiński, w którym funkcjonuje prosty dwuokreślnikowy system. Natomiast niezwykłe pokazy w tym zakresie przedstawiają rdzenne języki amerykańskie, zarówno w Ameryce Północnej, jak i Południowej. Języki te mają najbardziej rozbudowane i najciekawsze systemy określników. Moglibyśmy uznać, że cała kultura zachodnia przejawia niezwykłe z punktu widzenia europejskiego zainteresowanie tematem uzasadnienia, rzekome, i uprawia pewną epistemologię naturalną. Gramatyczne określniki są oprócz Ameryk powszechne w dużej rodzinie języków tybeto-birmańskich, wśród języków ugrofińskich, w językach Kaukazu oraz w grupie języków tureckich. W tej ostatniej jednakże są systemy proste, ograniczone do czasu przeszłego. Na początek chciałabym coś powiedzieć o tej dość egzotycznej kategorii gramatycznej. W językach, które mają określniki gramatyczne i obligatoryjne, nie można powiedzieć zdania typu: Piotr naprawia teraz swój samochód. Użytkownicy tych języków muszą za każdym razem, kiedy wypowiadają takie zdanie, sąd powiedzieć, skąd ta informacja pochodzi, na jakiej podstawie dany sąd jest informowany. Czyli powyższe zdanie będzie miało przykładowo formę: Piotr naprawia teraz swój samochód, tak mi powiedziano, albo Piotr naprawia teraz swój samochód, widziałam to, albo Piotr naprawia teraz swój samochód, domyślam się tego, albo Piotr naprawia teraz swój samochód, nie widzę tego, ale to słyszę. Podawanie każdorazowo źródła informacji jest warunkiem skutecznej komunikacji w tych językach, bowiem takiego określnika nie może w zdaniu zabraknąć. Jeśli by go nie było, byłoby to w pragmatyce języka naruszenie naczelnej zasady kooperacji, przynajmniej dwóch maksym Grice, maksymy ilości, która nakazuje nam dostarczać tyle informacji naszemu rozmówcy, ile jest wymagana, aby zrozumieć przekaz, oraz maksymy sposobu nakazującej, aby wyrażać się jasno i zrozumiale w danym rozmówcy. Jednak brak określników naruszałby nie tylko zasady pragmatyki danego języka. Chodzi również o to, że struktura gramatyczna tych języków narzuca używanie tych określników. Zdanie bez określnika jest gramatycznie niemożliwe. Tak samo jak w języku polskim jest niemożliwe zdanie bez informacji o liczbie pojedynczej czy mnogiej. Co więcej, te określniki źródła wiedzy w niektórych językach są scalone z innymi kategoriami gramatycznymi, najczęściej z kategorią czasu. I nie można tych dwóch informacji oddzielić. Na tej samej zasadzie jak w języku polskim nie można oddzielić w słowie czytałam kategorii osoby, rodzaju i czasu. Mamy w tej końcówce fleksyjnej trzy informacje w jednym. Tak samo określniki źródła wiedzy, skąd coś wiem,
mogą być gramatycznie scalone z innymi kategoriami. Językiem oczywiście fleksyjnie-artykulacyjnym. Zobaczmy na konkretnych przykładach, jak owe określniki funkcjonują. Poniższe przykłady pochodzą z języka Tarnano, to jest z pogranicza Kolumbii i Brazylii, który ma dość rozbudowany i ciekawy system określników, 5 do wyboru. Jeżeli weźmiemy proste angielskie zdanie, Jose played football, to można go przetłumaczyć na język Tarnano na 5 sposobów, w zależności od tego, skąd wiemy, że Jose grał w piłkę. Jeżeli też początek zdania nie jest dla nas ciekawy, Jose to jest wiadomo podmiot, i Lida znaczy football, czyli to jest dopełnienie. Ciekawe jest natomiast orzeczenie. Mamy tutaj na początku wyznacznik trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego, di. Następnie słowo manika, czyli podstawowa forma czasownika, znaczący grać, do którego wyłączona jest końcówka, która scala dwie informacje w jednym. Czas przeszły, to jest nieodległa przeszłość i właśnie określenie źródła wiedzy. Zatem pierwsza końcówka k oznacza, że czynność miała miejsce w nieodległej przeszłości i mówiący to widział. Końcówka machka oznacza, że czynność miała miejsce w nieodległej przeszłości i mówiący to słyszał. Trzecia końcówka nichka oznacza, że czynność miała miejsce w nieodległej przeszłości i mówiący wnioskuje to na podstawie widocznych dowodów, na przykład brak stroju sportowego, tylko Jose. Czwarta końcówka sika oznacza, że czynność miała miejsce w nieodległej przeszłości i jest to wniosek mówiącego, ale nie na podstawie widocznych dowodów, ale posiadanej wiedzy ogólnej. I piąta końcówka pitaka oznacza, że czynność to granie miało miejsce w nieodległej przeszłości i mówiący wie to od innych osób. Tak to funkcjonuje w języku Tariana w odniesieniu do czasu nieodległa przeszłość. Czas odległa przeszłość ma inne końcówki, czas teraźniejszy, a jeszcze inne końcówki. Czyli w językach z obligatoryjnymi określnikami źródła wiedzy mówiący musi zawsze określać, skąd coś wie, na jakiej podstawie coś twierdzi. Oczywiście może kłamać co do tego źródła informacji, ale nie może go nie podać, przedstawić słuchacza bez tej informacji. Osoby, które nie potrafią sprawnie posługiwać się określnikami, są uważane za niepełnosprawne umysłowe, po prostu nie warto z nimi rozmawiać. No to tak jakby u nas liczby pojedynczej od mnogi nie odróżnia. Tabela 2, macie Państwo tę tabelę. Przedstawia w ogólnym zarysie najczęściej występujące w różnych językach typy określników i ich przybliżony zakres semantyczny. Należy pamiętać, że ten zakres semantyczny może się nieco różnić w poszczególnych językach. Czyli takie najbardziej popularne określniki to bezpośrednia informacja, pochodzące z bezpośredniej informacji. Następnie niepochodzące z bezpośredniej obserwacji. Informacja zasłyszana. Niektóre języki odróżniają informację zasłyszaną od informacji cytowanej. Zasłyszana to wtedy od kogokolwiek, cytowana za konkretną osobę. Doświadczenie sensoryczne, percepcja wzrokowa. Znowu niektóre języki odróżniają percepcję wzrokową, percepcję słuchową. Inferencja w oparciu o widoczne dowody lub rezultaty. Wnioskowanie w oparciu o wiedzę ogólną i doświadczenie. Percepcja niewizualna, sensoryczna i kategoria pozostałe. Ta kategoria oznacza źródło w małych, takich dwuopcyjnych systemach, źródło informacji inne niż określnik dostępny w danym systemie. Języki posiadające gramatyczne określniki różnią się bardzo tym, jak rozbudowane są owe systemy określników, ile źródeł informacji jest kodowanych gramatycznie w danym języku. Wiele języków ma proste systemy i rozróżnia dwa źródła informacji, na przykład informacja z pierwszej ręki i druga opcja, informacja niepochodząca z własnego doświadczenia sensorycznego, czyli nie z pierwszej ręki. Natomiast są języki jak Tariana, które kodują gramatycznie 5 i więcej źródeł informacji. Trzecia tabela przedstawia klasyfikację systemów określników. Jakie typy systemów moglibyśmy wyróżnić w językach na świecie na podstawie tego, co wiemy na dzień dzisiejszy o tej kategorii gramatycznej. Są zatem systemy z dwoma określnikami, z trzema, z czterema, z pięcioma. Są języki mające więcej niż 5 określników, ale poszczególne rozwiązania się wtedy nie powtarzają w innych językach i trudno postulować jakiś typ systemu. Głównym zadaniem określników jest kodowanie źródła informacji, na jakiej podstawie coś twierdzą.
ale niezwykle ważne są również ich implikacje epistemiczne dotyczące wiarygodności danej informacji. W większości języków określniki oddają stosunek mówiącego do prawdziwości wypowiadanego sądu. Tak zatem, dając określnik informacji bezpośredniej lub percepcji wizualnej, mówiący nie tylko mówi, skąd wie to, co mówi, że to widział lub tego doświadczył, ale niejako ręczy za prawdziwość tej informacji. Rzecz ma się odwrotnie z określnikami informacji zasłyszanej i inferencji. Te z kolei implikują w ogromnej większości zbadanych języków, że mówiący nie tylko nie gwarantuje prawdziwości informacji, ale przyjmuje pewien dystans mentalny w stosunku do wypowiadanej treści zdania i nie czuje się odpowiedzialny za jej prawdziwość. Oczywiście, kiedy mówiący ma dostęp do kilku źródeł informacji, na przykład opisuje czynność, którą zarówno widział, słyszał, jak i mu o niej mówiono, zdecydowanie we wszystkich znanych systemach preferowany jest określnik informacji wizualnej i ten zostanie w takiej sytuacji wybrany. Dla użytkowników języków z określnikami podawanie w każdym zdaniu źródła informacji jest oczywiste i konieczne. I zwykle mają oni spore problemy z zaakceptowaniem faktu, że w innych językach nie jest to ani konieczne, ani naturalne. Uważają, że języka europejskie, z którymi mają kontakt, to jest portugalski, hiszpański, angielski, brakuje precyzji. Hiszpańskie czy portugalskie zdania są niejasne, za krótkie oraz uważają, że ludzie mówiący po portugalsku, czy hiszpańsku, czy angielsku po prostu kłamią. Ich odczuwa. Nie można się skutecznie komunikować w języku, w którym nie trzeba zawsze podawać informacji, na jakiej podstawie się coś twierdzi. Ważne jest, aby odróżnić sytuację, w której nie ma obligatoryjnych określników, od sytuacji, w której określniki są, ale nie są formalnie zaznaczone. W pierwszej sytuacji, kiedy nie ma w zdaniu obligatoryjnych określników, jak w języku polskim, zdanie oznajmujące typu Piotr naprawia teraz swój samochód, po prostu wyraża jakiś sąd. Mówiący przedstawia nam to jako prawdę, ale nie precyzuje, skąd ta informacja pochodzi. To można dopowiedzieć, ale nie jest to konieczne. W przypadku języków, które dopuszczają określniki, które nie są formalnie oznaczone, to samo zdanie Piotr naprawia teraz swój samochód będzie najczęściej znaczyło Piotr naprawia teraz swój samochód, widziałem to. W tych językach to najczęściej określnik informacji nabytej wizualnie jest taką nieoznaczoną opcją domyślną. Czyli jeżeli brakuje określnika w zdaniu, interpretujemy to zdanie jako posiadające określnik informacji wizualnej. I oczywiście w tym języku, jeżeli ktoś mówi zdanie Piotr naprawia teraz swój samochód, a nie widział tego, jak Piotr naprawia swój samochód, to taka osoba kłamie i jest postrzegana jako kłamca, nawet jeżeli Piotr rzeczywiście naprawia swój samochód. A często zagraniczni misjonarze działający wśród użytkowników takiego języka narażają się na zarzut mówienia nieprawdy. Ponieważ kiedy przedstawiają wydarzenia biblijne, nie podając określników, jest to odbierane, jakby byli oni świadkami czynów Jezusa i innych wydarzeń z Biblii, co budzi oczywiście niedowierzanie. Tam Dan Everett o tym pisze. Z kolei przedstawianie tych wydarzeń z określnikiem, wiedza pochodząca ze świadectwa innej osoby, od razu opatruje nas etykietą niskiej wiarygodności. No i nie ma tutaj dobrego rozwiązania. Podsumowując, użytkownicy języków z określnikami są zatem nastawieni na ciągłe zwracanie uwagi i kodowanie źródła informacji. Bez tego nie sposób jest mówić danym językiem. Warto się przyjrzeć, jak z perspektywy języków z określnikami wyglądają niektóre argumenty związane z problematyką uzasadnienia, uprawomocnienia. Zacznijmy od eksternalizmu epistemicznego. Eksternalizm jako stanowisko przeciwne internalizmowi zakłada, że, cytuję, podmiot poznający może nie zdawać sobie sprawy z tego, jakie procesy czy relacje uzasadniają jego przekonanie i czynią je wiedzą. Czy eksternalizm jest stanowiskiem możliwym na gruncie języka z określnikami, na przykład języka Tariana? Wydaje się to bardzo trudne. W językach z obligatoryjnymi określnikami źródła wiedzy w każdym sądzie wyrażającym jakieś przekonanie musi być określnik, na jakiej podstawie mówiący tak twierdzi. Jeśli tym określnikiem jest jakikolwiek określnik związany z bezpośrednim doświadczeniem mówiącego, na przykład percepcją wzrokową, słuchową, to mamy sytuację, w której podmiot jest świadomy uzasadnienia, czyli internalizm.
Jeśli tym określnikiem jest jakikolwiek określnik niezwiązany z bezpośrednim doświadczeniem mówiącego, na przykład określnik informacji zasłyszanej lub określnik inferencji, to przypomnijmy, taki określnik w ogromnej większości języków z określnikami, również Tariana, sugeruje dystans mentalny mówiącego do prawdziwości danej informacji i tak też jest odbierany przez słuchacza. Zatem zdanie z określnikiem wiedzy zasłyszanej lub inferencji nie będzie wyrażać przekonania. A skoro brak przekonania, to nie jest to sytuacja, w której można byłoby postulować o eksternalizm. Zatem użytkownicy języka Tariana to jak urodzeni internaliści. Przejdźmy zatem do internalizmu. Kluczową sprawą dla internalizmu jest dostępność uzasadnienia dla naszej świadomości. Jest to pogląd, że to, co stanowi uzasadnienie dla naszego przekonania, że fair, jest dostępne dla naszej świadomości. Jest to jakiś stan mentalny. Czy chodzi tutaj o faktyczny, czy możliwy dostęp do uzasadnienia? Zwolennicy internalizmu zwykle zadowalają się możliwym dla świadomości dostępem do uzasadnienia. Można zatem posiadać uzasadnione przekonanie bez konieczności jednoczesnego dostępu świadomości do uzasadnienia. Wystarczy to, że nasza świadomość może na drodze refleksji taki dostęp do uzasadnienia uzyskać. Argumentują oni przy tym, że większa część naszej wiedzy jest przechowywana jako coś, co wiemy, ale bez informacji, jak tę wiedzę nabyć. Na przykład wiele osób w Ameryce wie, że Statua Wolności jest w Nowym Jorku, jednak wypowiadanie tego sądu nie towarzyszy świadomość, skąd dokładnie to wiedza. Prawdopodobnie z wielu źródeł, od lekcji w szkole, do środków masowego przekazu. Zatem osoby te w trakcie wypowiadania tego sądu nie są świadome źródła tej informacji, chociaż są w stanie po pewnej refleksji go wskazać. Wydaje się, że w tym dość ostrożnym stanowisku zwolenników internalizmu mamy widoczny wpływ braku określników źródła wiedzy w języku angielskim. Jest to stanowisko zasadne na gruncie języka angielskiego lub polskiego, ale w jakimkolwiek języku z obligatoryjnymi określnikami użytkownik nie może sformułować sądu Statua Wolności jest w Nowym Jorku bez jednoczesnego podania źródła tej informacji. Skąd to wiedza? Osoba ta musi podać w tym samym zdaniu, skąd wie, że P. Oczywiście gramatyczny określnik źródła wiedzy typu informacja zasłyszana lub bezpośrednia obserwacja sam w sobie nie precyzuje dokładnie, jak daną wiedzę nabyliśmy. Jednak, aby go zastosować, użytkownik musi mieć świadomość, skąd daną rzecz wie. Co ważne, musi mieć tą świadomość, wypowiadając dany sąd, a nie tylko mieć możliwość osiągnięcia tego stanu świadomości na drodze refleksji. Zatem internalista będący użytkownikiem języka Tariana zapewne opowiedziałby się za faktycznym, a nie tylko możliwym dostępem świadomości do uzasadnienia. Obligatoryjna obecność określników w zdaniu może też być kłopotem dla niektórych umiarkowanych fundacjonalistów broniących uzasadnionych przekonań bazowych opartych na percepcji, takich jak na moim biurku stoi filiżanka. W ramach fundacjonalizmu umiarkowanego, ale nie klasycznego, niektórzy twierdzą, że mogłoby powyższe przekonanie zostać uznane za uzasadnione przekonanie bazowe, justified basic belief, czyli takie przypomnienie, które może być uzasadnieniem dla innych przekonań, ale samo nie jest i nie może być w sposób istotny uzasadnione przez inne przekonanie. Byłoby tak, ponieważ umiarkowani fundacjonaliści niektórzy twierdzą, że takie przekonanie B, że na moim biurku stoi filiżanka, jest uzasadniony moim widzeniem tej filiżanki, a nie moim metaprzekonaniem o widzeniu tej filiżanki i metaprzekonaniem o prawdziwości tego przekonania B, że na moim biurku stoi filiżanka. Jednak na gruncie języka Tariana takiemu przekonaniu B, że na moim biurku stoi filiżanka, towarzyszy zawsze określnik wyrażający metaprzekonanie o widzeniu tej filiżanki, jak również metaprzekonanie o wiarygodności sądów opartych na percepcji. Zatem przekonanie na moim biurku stoi filiżanka nie będzie już przekonaniem bazowym, bo wymaga innego przekonania. Na gruncie języków z określnikami nie sposób również argumentować w duchu epistemologii świadectwa, że przekonania oparte wyłącznie na świadectwie innej osoby mogą być uzasadnione, ponieważ sąd, zdanie zawierające określnik informacja zasłyszana, informacja pochodząca od innej osoby, zawsze implikuje dystans mówiącego i słuchaczy do danej treści, do prawdziwości tej informacji. Zatem trudno mówić o uzasadnieniu dla przekonania, jeżeli brakuje przekonania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.